Dzień dobry. Dzisiaj sałatka z pomidorków koktajlowych na zimę do słoików. Z tej porcji pomidorów będą te dwa słoiczki sałatki. Tutaj umyte pomidory, cebulka, ocet jabłkowo-żurawinowy własnej roboty, woda do zalewy, zaraz będę robić zalewę, sól, dwie kostki cukru, kilka ziaren ziela angielskiego oraz gorczycę białą. Najpierw zacznę od zalewy. Tu jest szklanka wody, więc potrzebujemy szklankę wody. Do tej szklanki wody wlewamy do gotowania tutaj taką łyżeczkę soli i jeszcze wezmę drugą. I drugą taką łyżeczkę soli. Dwie kostki cukru. Kilka ziaren ziela. Powiem szczerze, że ziele im więcej dla mnie, tym lepiej, bo ono wtedy jest wspaniały, taki smak ostry. I gorczyca. I gorczyca. Teraz ocet. Do tego wlewamy ocet. Taki niecałe pół słoiczka octu. Ocet jabłkowo-żurawinowy własnej roboty to może być ostry, tak? Bo to nie jest taki bardzo ostry. I wlewam do zalewy. I to będzie się teraz gotowało. Tylko do zagotowania, tak? To nie musi się gotować, tylko tyle, żeby się zagotowało. I za chwileczkę się zagotuje. A w tym czasie układam do słoiczków najpierw cebulkę pokrojoną, później wrzucę tutaj te ziela angielskie, one się zagotują, no i układam pomidorki. Ułożyłam pomidorki do dwóch słoiczków. To tak fajnie wygląda. Cebulka na dole i zaraz będę zalewać wrzącą, gorącą zalewą. Tak to wygląda. Musi być do pełna, tak żeby pomidory były zakryte, troszeczkę chyba przełożę tutaj, bo tu mniej jest, a tu więcej. O, właśnie. I jeszcze wyciągnę tutaj te ziele angielskie. Przekładam. Tak to wygląda. Teraz na gorąco zamykamy słoiczki. Można je, zaraz je dokręcę, można je ustawić do góry nogami, a można je pasteryzować. Moim zdaniem nie ma potrzeby pasteryzacji, dlatego że one, to jest wrzące, zalewa była wrząca, więc ja dokręcę słoiczek i odstawię go do góry nogami i on bardzo ładnie się zamknie. Właśnie to zrobiłam. Pomidorki są ułożone, znaczy się, słoiki są postawione do góry spodkami. Będą się teraz aż do wystudzenia muszą tak stać. Ja przykrywam jeszcze ściereczką i w ten sposób aż do wystygnięcia. Jak
później znowu powstawię prosto te słoiki, to trzeba jeszcze dokręcić w razie czego, jak się nie zamknęły, to się dokręcić i odstawić i na zimę sałatka. Dziękuję.